Żona mówi, idź do boksu, idź, że lepiej boksy. Musisz po domu boksować, pajacować. Ale na pewno? A wy czemu pytasz? No bo chcę postawić 3000 dolarów na ciebie. American! American, that's right, American style. We are in Poland. Witam serdecznie. Zaczęliśmy drugi tydzień przygotowań do 24 lutego Gliwice. Będę gotowy. Przyszły ciuchy. Mati zadbał o dobre dresy. Trzeba się ubrać ciepło, no bo niestety mamy dużo śniegu. Nie przepadam za nim, choć jestem z gór. No ale cóż zrobić, mimo to trzeba trenować. Polska zimna jest. Trzeba zjeść siadanko, bo przecież trzeba mieć siłę, by trenować. Wiecie jak jest. Głodny to jest zły, a ja muszę być pojedzony. Zmaj. Who's the faster? Who's the faster? I'm faster. Nie, bullshit. No, don't touch. Three, I won. We played a three. Bullshit, he's dreaming, he's still dreaming. Gotuj z Tomaszem Adamkiem. Gdzie? No dzisiaj element. Placki przygotowuje sam. Tak właściciel stwierdził, że zrób sobie sam. A kucharz zobaczy, czy robi tak samo. No więc robi. Pięściarz, bokser czy kucharz. Wszystko w jednym. Biały ser. Małe damy trzy. To są małe. Mogę być kucharzem, nie? Kiedyś mój kolega chodził po Bechycki i mówi, Tomasz Adamek jest uzależniony od cukru. Rano muszę zjeść miód. A mówiłeś, że bez tłuszczu. No ale powiedzieli, że w Polsce są gorsze patelnie i musi być troszeczkę tłuszczu. No w Ameryce wszystko jest lepsze. O nie, nie zgadzam się. Niestety. Nie zgadzasz. Kobiety nie wiem, czy są lepsze na przykład. Nie mogę mówić o kobietach, bo mam kobietę 27 lat. Gdyby moja żona usłyszała, że mówię kobieta, to byłaby wojenka. I to jest, proszę Państwa, moje śniadanko delikatne, ale z kaloriami na poranny trening jest energia. Kawka. Doesn't look as good as when the chef makes. Bo nie dbają, robią bardzo dokładnie, obcinają, a ja na to nie patrzę. Musi być w smaku dobre. Ale on też dobrze robi, nie mogę nic powiedzieć. Bardzo dobre. Zimno, zimno. You have shown her small head. Hey, how are you? Jak się masz? Po tylu latach ci się nie nudzi, czy na przykład teraz jak wróciłeś po długiej przerwie, to masz znowu taki głód boksu? Głód? Głód w domu chodziłem, ceczak. Żona mówi, idź do boksu, idź, że lepiej boksy. Musisz po domu boksować, pajacować. Moja żona, moja Dorota mówi tak, słuchaj, masz 47 lat, przyszedł już czas, że masz być poważny, rozwaga, mądrze mówić, nie swoje głupoty. Mówi, Dorotka, to już nie będzie. Tak, to będziesz coraz głupszy, bo już masz 47, już jeżdża żona. Tak się składa, że jest już któryś z Polsce, więc chcemy go przepytać z polskiego języka. A się uczy, bo mówi mi czasami słówkami, rzuca, więc przepytamy go bardzo krótko. To, co najbardziej lubi Gez. Kocham polską dziewczynę. I love Polish girls. You're looking good. Jestem bardzo piękny. See, see. Gez, wszystko na, schodzi na temat żeński. I'm going to the bed. Lodzie de Luzko. Lodzie do łóżka. On wszystko, widzicie Państwo, wszystko mówi. No lodzie. Lodzie. Nie. Trener, on ogląda, patrzy, co robi tam przykładowo Mamed i wszystko ustawia pod niego. Pads, work on certain combinations. At the end we're gonna do some conditioning drills. Beat them down. It's impossible, what I'm saying? Impossible. He feels right. To jest codziennie ta żmudna praca. Tarcza.
Working. Let's go. Working? I told you, let's go, baby! Right. Last 2 seconds! That's right! No shit! Work, no bullshit! Jakieś pozdrowienia do Mameda? No zobaczymy się w ringu, pozdrawiam. On bardzo porządny człowiek. Ja nie mogę nic powiedzieć na niego. Mądry, inteligentny. Nie krzyczy, nie gada. Robotę trzeba zrobić w ringu. Więc zrobię to samo. Nigdy nikogo nie lekceważyłem. Swoje lata są 47, a 2 razy dziennie trzeba pracować, jeszcze się biega. Buduje się wszystko. Będzie dobrze, moja. Jesteśmy w przedszkolu i tutaj właśnie chcę Gesa nauczyć, bo on jest tak. Mała książka, wielki człowiek. I nad wielki. Small box? Nie, small guy. Na wielki człowiek. Mały. Dziękuję. Pieczeń wołowa. Kluseczki. Ale pieczeń dobrze się rozchodzi, czy już dobre? Dobre gusi? Florida we can eat shark. Many sharks. No yeah. Not cow. Sprawdziliśmy na kucham karkonosze KKPL, wieża widokowa. No jak tu nie wyjechać, będąc karkonoszem. Więc wziąłem Mercedesa. No i jedziemy, już jesteśmy. I dziękuję bardzo. Widoki piękne. Ja, kochani, polecam się radom nieco zwiedzać. Jak ktoś chce zobaczyć coś z góry, no to warto na tą wieżę wejść i zobaczyć, jak pięknie jest Świerad. Przed treningiem mam dla Ciebie szybki quiz o Mamedzie. Zobaczymy, co wiesz o swoim przeciwniku. Mieliście jeden wspólny zawód razem z Mamedem. Jaki to był zawód? Boks? Nie. Staliście na bramkach. 25 lat temu. Skąd Mamed pochodzi, czy wiesz? Mieszka w Polsce, ale w sercu to Czeczen. Z Rosji, Czeczenia, zgadza się. Powiedz, ile ma walk? Tak mniej więcej, czy wiesz? 40. 48, także całkiem blisko. Powiedz, jak się potoczyła walka z Pudzianem? Wygrał. W jakim mieście na co dzień trenuje Mamed? Na Pomorzu. Olsztyn. Olsztyn. To jeszcze mi powiedz, kto jest lepszym wędkarzem? Ty czy Mamed? A to musimy się zmierzyć. Będzie jakiś taki pojedynek? Wszystko jest możliwe. Gdzieś tam myślisz o walce, bo zawsze gdzieś tam jest to podświadomości, że ta walka nie stąpi niebawem. Ale gdzieś nie myślę za dużo, bo ja nie jestem tym myślący. Jestem tym, co robi, lubi robić robotę. No ale tak jak mówię, no gdzieś tam jest wiadomo. Lecisz sobie jakieś uniki, robisz, próbujesz coś w głowie układać walkę. No po to jest ten obóz właśnie. Te 8 tygodni, by przeanalizować przeciwnika, rozgryźć go, jego słabe, mocne strony. No a w ringu, jak zawsze mówię, wyższe, no bo o to chodzi. Adam musi wygrać. Nie ma innej opcji. Coś tam siedzi. A patrzyłeś, kto jest faworytem Bukumherów? Ja to nigdy nie patrzyłem na takie rzeczy. Ja wchodzę, wiem, co mam zrobić. Kiedyś mówi do mnie taki znajomy, ty słuchaj, wygrasz? Ja mówię, słuchaj, z pomocą Bożą i Jego wolą wygram. No ale na pewno? A wy czemu pytasz? No bo chcę postawić 3000 dolarów na ciebie. Ja mówię, to sobie postawię, ja nigdy tego nie robiłem. Ale wtedy wygrał pieniądze. Ja muszę dostać więcej, bo duży chłop, chociaż sudłe. No ale białeczko skazane. W takich czasach amatorskich, albo na początku kariery też białeczko wchodziło? Nie było mnie stać. Jechałem na białym serze. I na śmietanie od babci. Masełko, maślanka. No teraz dzisiaj wygoda, no, dzisiaj się pije od żyweczki. Ułatwia się życie, no ale taki mamy dzisiaj czas, taki jest świat. Dobre? Godzina, regeneracja i nocny trening. Tough guy, very aggressive. You know, it's when I'm watching the videos, I have to go around all the wrestling and all that. But what I'm looking for is I'm looking at his footwork. I'm watching his punches. I'm watching how he receives the punches. He's a tough guy. It's gonna be a tough
an exciting fight, for sure. You have two guys who are ultimate warriors in Adamek and Khalidov, so this is the most MMA I've watched in forever, because I don't watch it, but Khalidov is an exciting guy. Gonna be a fan-friendly fight, for sure. No ale nie, nie, gdzie? Ty za słaby jesteś na mnie, ale z małym możesz powalczyć. Nie ma takiej opcji. Tak? Że ci tak ci skopię, wiesz co, rusztowanie, że chłopie będzie ciężko, no. Słuchaj, żarty się skończyły. Jedziemy na salę, na spotkanie. Nie panem Boczkiem, bo to jest Boczuś. Boczuś jest Boczuś i taki pozostanie. Witam, Sylwester Wasik, pseudonim Boczek. Przyjechałem z osady sprawdzić, czy Tomek jest dalej w takiej formie, jak zaczynał. Ja cię załatwię na cacy. Załatwię cię na cacy. Tak. Gotowy jesteś? A ty? Tak. Widzę strach w twoich oczach, syneczku. Strach to ty miałeś kiedyś. Panowie, runda pierwsza. Fight! Go ahead, move your head. 2, 3, 4. Pan już się męczy, 4, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 0. Jest okej. Okay. Już sapie. Czekam już na przetrzymanie. Mamy remis. Jest gotowy. Stwierdził Boczek, jest wiem gotowy. Na kogo obstawię. Ale słuchaj, do walki jeszcze miesiąc. Zobaczysz, jaki będę. Nie no, słuchajcie, no wiesz, starszy pan, jemu też się należy troszeczkę nauki. Boczka też trzeba poduczyć, tak? Dobry tak człowiek. Ręce wysoko. Tu. Patrz, tu. Tak, o tu. Tu, tak, wężej. Tak. I teraz zadasz lewy prosty. Stój w miejscu, nic się nie kazał się ruszać. Lewy. Skręcaj przy końcu, skręcaj tam. Lewy. Dwa lewy prawy, raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Super. Po tobie. To cukiereczka czy dieta? Jeden może. Proszę. Żaba? No żaba. Ropucha! Z ropucha się żaba! Come on, guys! Winner is only one! Sam Ola! And the winner is... From Dinovice, Poland, living corner, Thomas Kuna Adam! Pam, 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 pam! Dum, 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 dum! Dum, 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 dum! Ceremonia saunowa polega na krótkotrwałym podniesieniu wilgotności powietrza w saunie, co powoduje przegrzanie organizmu, przez co później organizm wydziela o wiele, wiele więcej potu, dużo efektywniej pozbywając się toksyn z organizmu. Mistrz ceremonii prowadzi 3 razy takie seanse po 12 minut, przygrzewa, wachluje, a ja mówię do niego, przygrzej, bo jest. Bruce Lee. Manny Pacquiao. He's the best, my man. Koledzy, Nki, mówią, pozdrawiają mnie. Ja też, hello. One mówią, tak, nie mogę, dziewczyny, żona. No tutaj prezes Rafał kazał sobie, zażyczył sobie 2 pudła podpisać. No i wziął tutaj taką jedną panią. Sekretarkę, czy tam kierowniczkę, bo to jest same dyrektorki są. Pani dyrektor, panie prezesie, panie magistrze, panie profesorze. No więc podpisuję. Trzymaj. Gdzie masz tą siłę? Pokaż mi tą siłę. Tak. A szczegóły, jak dostać taką koszulkę, znajdziecie na naszych mediach społecznościowych. Już magierkę, Baśkę. Baśka. Ja rozumiem, Basiunia, Basiula, no, Basieńka, Hajduczek, ale Baśka... Możesz ty. Baśka to koń, Tomasz. Nie. Basia to się mówi do 10 lat. A potem już jest Baśka. A gdy już będzie po 60, to się mówi Barbaro. Ciężko z Tomkiem trzymać? Nie. Jest bardzo sympatycznie. Mówi, że bardzo czas szybko biegnie. Normalnie to tak jak...
Godzina to już 12 minęło. Tak jest z Tomaszem Adamkiem. Sympatycznie. Przyjemna współpraca. A to właśnie parę się śpiewa. Judasz, to jest Judasz. Zapraszam. Kupujcie pay-per-view na KSW Epic. What? It's not pay-per-view, it's pay-per-view. We are in Poland, you know what I'm saying? It's pay-per-view, not pay-per-view. Don't touch me, because when I touch you, you be... Pay-per-view. Pay-per-view. If you want, pay. Better. Better? Oh. American. America, that's right, American style. We are in Poland. We are in Poland. Not pay-per-view. Pay-per-view. KSWEpic.tv.